Za moimi plecami trwa wykop nowego parkingu w centrum miasta, parkingu podziemnego, pod placem Powstańców Warszawy. Zobaczmy, jak wygląda budowa. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Amizanż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się bezpośrednio nad placem 5 Rogów, który już od dłuższego czasu w Warszawie wygląda jak wygląda, przebudowany jest, samochodów nie ma. I lecimy dalej nad nową ulicą Szpitalną, bezpośrednio do nowego placu Powstańców Warszawy. No dobra, placu Powstańców Warszawy teraz w tym miejscu nie ma. Ani nowy, ani nic, bo właściwie wszystko jest rozkopane. Mamy dosyć duże dziury schodzące na dół. Co tu powstaje? Oczywiście nowy parking podziemny w centrum Warszawy. Choć aktualna władza nie sprzyja zbytnio kierowcom, jeżeli chodzi o nowe miejsca parkingowe i budowę parkingów, to nie mamy nowych P+R, ale powstaje sam parking w centrum miasta. Sam parking będzie obsługiwać 420 pojazdów, bo na tyle jest wyznaczonych miejsc postojowych. Będzie się znajdować na czterech poziomach, minus 1, minus 2, minus 3 i minus 4. I budowa już się zaczęła, jak widzicie, trwa i ma się zakończyć mniej więcej na przełomie 2024-2025 roku. Więc jeszcze ponad rok budowy spokojnie przed nami jest. Sama budowa oczywiście całkowicie zamknęła ruch w tym miejscu dla samochodów. Później jeszcze trochę bardziej zajmie część dla pieszych. Natomiast aktualnie jest możliwość oczywiście przejścia z jednej i z drugiej strony dookoła samego placu i dojazd do wszystkich ulic i do wszystkich posesji mniej więcej jest zapewniony, również na Stanisława Moniuszki. Co ważne, sam parking będzie w tym miejscu powstawać w taki sposób, że będzie z niego wylot, owszem, z kierunku ulicy Świętokrzyskiej, po jednej i po drugiej stronie placu Powstańców Warszawy, z ulicy, która będzie w tym miejscu już dwukierunkowa i najprawdopodobniej po zakończeniu całej przebudowy również ulica Mazowiecka będzie dwukierunkowa, a nie jak aktualnie jednokierunkowa. I w tę ulicę, w kierunku właśnie tej ulicy, czyli w kierunku Świętokrzyskiej, będą wloty i wyloty z samego parkingu, który tutaj będzie się znajdować. Bardzo dobrze, że w tym kierunku będą wloty i wyloty, bo w drugą stronę byłby problem z dojazdem do tego parkingu, bo aktualnie tamta strona jest teraz mocno ograniczona, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dojazdy. Aktualnie można tylko i wyłącznie wjechać w Kubusia Puchatka, a wyjechać, no to jest już większy problem. Jedynym wyjazdem teraz jest ulica Złota, co jest dosyć dużym kuriozum, jak na tak duże miejsce w samym centrum Warszawy. Mieszkańcy tych rejonów aktualnie mają mocno utrudnione życie przez tą budowę, po prostu nie mają jak wyjechać ze swoich domów, jeżeli już znajdą miejsce parkingowe. A jak wygląda sama budowa? No tak, będą dwie klatki schodowe na jednej i drugiej stronie, czyli po stronie północnej i południowej. Klatki schodowe będą miały nie tylko łącznie schody, jak i również będą oczywiście windy. Jak widzimy, wykop już aktualnie trwa do poziomu minus 4. Jest to robione metodą dosyć ciekawą, mianowicie jest wykopywane co drugie piętro. Jest robiona płyta denna, będzie robiona, no i oczywiście pozostałe piętra później będą dobudowane. Co możemy zobaczyć? No to tak, po pierwsze od góry te magiczne kable, które się tutaj ciągną dookoła, to jest oczywiście przełożona cała sieć, która była wcześniej na górze, tylko teraz została odkopana i ona później wróci oczywiście na swój poziom. Natomiast na razie na czas budowy musiało to zostać przeniesione i takimi barierkami jest to teraz poznaczone, tak żeby nikt w to przypadkiem nie wpadł, a okablowanie i cała sieć mogła cały czas funkcjonować dookoła całego placu budowy. Natomiast na dole mamy kolejny poziom i ta podłoga, którą w tym miejscu widzimy, betonowa, to jest poziom minus 2. Poziom minus 1 będzie tutaj dobudowany jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, i tak samo teraz powstaje na dole poziom minus 4 i minus 3 będzie budowany później. Same te poziomy powstaną później, no bo oczywiście same maszyny są większe i sam parking będzie tylko i wyłącznie dla samochodów osobowych, więc nie będzie potrzeba aż tak dużej wysokości dla tych pojazdów. Natomiast teraz, kiedy muszę wypracować duży, ciężki sprzęt, jak koparki, no to oczywiście nie można było zrealizować tego w ten sposób, żeby całkowicie
uniemożliwić wjazd tym pojazdom, dlatego teraz w ten sposób to jest realizowane. No i następnie będą oczywiście robione kolejne piętra, żeby to się połączyło w jedną całość. Jak widzimy, no, zaawansowanie pracy jest podzielone na dwa etapy, na te dwie dziury. Z jednej mamy już faktycznie wykop do poziomu minus 4, z drugiej wykop aktualnie dopiero będzie schodzić do poziomu minus 3. Na poziomie minus 2 właściwie wszystkie prace już są mniej więcej, wszystkie ściany, które tutaj wyrwane są po jednej i po drugiej stronie, no i zaczyna to się powoli łączyć w jedną całość. Wręcz bym powiedział, że jak na proces zaawansowania i termin oddania do użytku, całkiem ładnie i szybko im to idzie. Sądzę, że mimo wszystko skończą przed terminem oddania do użytkowania i Warszawa trochę szybciej przyspieszy sobie oddanie i przejęcie tego terenu ponownie, no bo jednak 36 lat to całkiem długo. Zarządzanie to jest robione w ramach partnerstwa prywatno-publicznego i dzięki temu właśnie miasto nie musi płacić za samą budowę tego parkingu, ale też nie będzie sprawować nad nim władzy przez te 36 lat. Dopiero po tych 36 latach przejdzie to całkowicie we władze miasta i wtedy będzie można to zmienić, wynająć innej firmie i tak dalej. Przy okazji tutaj ciekawostka, w tym miejscu będzie wylot, wyjazd bezpośrednio właśnie w kierunku ulicy Świętokrzyskiej i on będzie budowany jako jeden z ostatnich elementów, bo będzie trzeba po prostu zamknąć, bardziej zwęzić chodnik przy samym NBP. Więc to takie zmiany i organizacyjne. W ostatnim czasie też nie było chyba żadnych większych wykopów, jeżeli chodzi o saperów w tej okolicy, no bo to jest jednak mimo wszystko ścisłe centrum, więc tutaj parę bombek już zostało zlokalizowanych podczas samej budowy, ale w ostatnim czasie nic więcej się tutaj mimo wszystko nie działo. Też przy okazji widzimy mniej więcej, gdzie będą te klatki schodowe, gdzie już aktualnie są większe dziury, większe otwory, no i to się wszystko będzie łączyć w jedną całość. Co do samego placu Powstańców Warszawy, to wszystkie drzewa stąd zostały przesadzone w zupełnie inne miejsca, na inne ulice. Tutaj drzewa oczywiście wrócą, ale będą już nowe ławki i śmietniki będą wrócą, które tutaj wcześniej były. Natomiast sam plac Powstańców Warszawy zmieni się trochę, będzie już inna organizacja ruchu i sam plac będzie inaczej wyglądać. Dokładnych szczegółów jeszcze aktualnie nie mamy, tylko na wizualizacjach można tam mniej więcej obserwować, dewagować, jak to będzie wyglądać. Natomiast to wszystko oczywiście powstanie niedługo. Samych projektów też oczywiście nie mogę wyciągnąć, ponieważ to jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, więc nie będę mieć informacji w przetargu na budowę tego z miasta Warszawy, więc takie ciekawostki. No ale tutaj, tak jak widzicie, wszystko mniej więcej się dzieje. Duża budowa w samym centrum miasta, duży parking i uspokajam Was, że będą jakieś miejsce dla mieszkańców w jakiejś innej taryfie, w innym abonamencie, ale pozostałe miejsca parkingowe będą rozdzielone pod inne instytucje i pod inne osoby prywatne, które tutaj po prostu będą parkować. Dokładnie jak to będzie jeszcze podzielone, tego nie wiemy, to będzie się dopiero wiadomo pod koniec mniej więcej budowy, ale będzie przewidziane, że pewnie jedno piętro będzie dla mieszkańców z okolicy. Tymczasem tak wygląda mniej więcej ta cała budowa w tym miejscu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak chcecie dowiedzieć się więcej o różnych inwestycjach, zapraszam Was na moje socjalne media, macie do nich linki w opisie. W ten sposób możecie zobaczyć zdjęcia z różnych placów budowy, bo o ile na YouTubie pokazuję Wam wszystko w formie filmów, to później na Facebooku i Instagramie pokazuję to w formie zdjęć i krótkich opisów i możecie też dokładnie zaobserwować i przyjrzeć się trochę może lepiej, bo tam jest trochę większej rozdzielczości poszczególne zdjęcia poszczególnych inwestycji i to się też całkiem ładnie ogląda. Tymczasem to na razie tyle z centrum Warszawy. Kolejny materiał będzie, no jeszcze zobaczymy, ale pewnie z Ordona i jakieś mniejsze z tym by się przydało jutro, co nie? Cześć!